Bardzo ważne piętno na pańskiej twórczości literackiej odcisnęła tragedia, jaka dokonała się na Kresach za sprawą nacjonalistów ukraińskich. Chodzi o ludobójstwo. Proszę powiedzieć, w jaki sposób dotknęła pana rodzinę ta tragedia? To jest plot wielu wydarzeń, ale może warto na początku powiedzieć, że Kresy to była taka osobliwa, wyjątkowa kraina, w której bardzo mocno, dynamicznie mieszały się kultury, języki, obyczaje, tradycje. Moja wieś Gnilcze znajdowała się w powiecie Podhajce. To była duża wieś, w której mieszkali Polacy, Ukraińcy, Żydzi. I ja właśnie w tej kulturze trochę tak nasączałem się tym wszystkim, co tam się działo, bo była cerkiew, był kościół, była bożnica. Mówiono trzema językami, czyli językiem polskim, językiem ukraińskim albo ruskim, bo wtedy myśmy używali pojęcia bardziej Rusini niż Ukraińcy. Pojęcie ukrainizm trochę jest skomplikowane, ono się zrodziło nieco później, no ale powiedzmy, nazwijmy ich dzisiaj Ukraińcami, no i Żydzi. I właściwie moje dzieciństwo upływało w takiej atmosferze, powiedziałbym, nawet trochę sielskiej. Ja nie pamiętam konfliktu, jakichś napięć, kłótni tam między sąsiadami, bo obok mieliśmy Ukraińców, tam niedaleko od nas mieszkali też Żydzi. Pamiętam, jak do naszego domu przychodzili jedni i drudzy. Mama była bardzo gościnna i no, żyło się tak, jak się żyje wśród ludzi sobie bliskich, życzliwych, sympatycznych, dobrych, miłych, gościnnych. Aż nadeszła wojna. I to był ten moment, który spowodował, że nagle wszystko pęka, nagle wszystko się rozpada. Jakaś powstaje wielka ruina, jakieś takie wielkie nieszczęście. I tutaj w tym momencie dochodzimy do doświadczeń, to znaczy do moich osobistych. Ja wtedy już miałem, kiedy wybuchła wojna, ponad 3 lata. Dziecko, jak mi wiadomo z psychologii, ale także z moich własnych doświadczeń, już 3-letnie dziecko pamięta, już w jego pamięci się zapisują doświadczenia i przeżycia. I dość dokładnie pamiętam właśnie mniej więcej od 3 roku życia do późniejszego okresu, kiedy już wyjeżdżali, kiedy zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia Kresów, do wypędzenia, kiedy miałem 10 lat, także w sumie to trwało prawie 7 lat od momentu, kiedy się urodziłem. No i to pierwsze doświadczenie, to tragiczne pierwsze doświadczenie związało się 17 września 1939 roku. Sowieci napadają wtedy na Polskę, odcinają Kresy, 52% terytorium polskiego wpada w ręce sowieckie. Żołnierzy rosyjskich i sowieckich witają z entuzjazmem Ukraińcy i Żydzi, robią bramy triumfalne, dziewczyny rzucają się na szyję żołnierzom, kwiaty, pieśni, radość. To był taki widok przerażający dla nas Polaków, szczególnie dla Polaków starszych, którzy wiedzieli, co to znaczy, którzy wiedzieli już coś o komunizmie, bo przecież komunizm był za miedzą, Związek Radziecki. I wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Moi rodzice z całą pewnością, moi dziadkowie z całą pewnością to wszystko wiedzieli. Czyli już zaczynał się dramat w momencie wejścia komunistów, wejścia wojsk sowieckich do Rzeczypospolitej na Kresy. I ten dzień, tak 17 września 1939 roku, zapisał się w mojej okolicy i tam w tym regionie szczególnym dramatem, bo tego samego dnia, kiedy Sowieci wkraczają do Gnilcza i tam do okolicznych wiosek, tego samego dnia mordercy, bandyci ukraińscy napadają na wieś sąsiadującą z nami, niedaleko od nas, bardzo blisko. Ta wieś nazywała się Slawenty. Tam oczywiście mieliśmy swoich znajomych, krewnych, bo to wiadomo, że tam ród był szeroki, wielki i był w różnych miejscach usadowiony. I 17 września to był początek ludobójstwa na Kresach. Trzeba bardzo wyraźnie to podkreślić, ponieważ krążą zupełnie niewiarygodne informacje, że ludobójstwo, że rzeź wołyńska, że wszystko to Wołyń. Otóż nieprawda. Początek rzezi taką na wielką, masową skalę zaczyna się w województwie tarnopolskim, w powiecie Podhajce, w tej mojej miejscowości, znaczy w powiecie moim. I ta wieś, powtarzam, nazywała się Slawentym. Bandyci napadli na wioskę,
wymordowali prawie wszystkich Polaków. Mamy już w tej chwili dokładną informację, 85 Polaków tam zostało zabitych, zaćganych nożami, siekierami, widłami, kamieniami, Bóg wie czym. I to był początek jak gdyby takiej straszliwej rzezi, która później ciągnęła się przez całe lata. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest związane z moim doświadczeniem? Dlatego, że dwa dni po tym, czy dzień po tym ta informacja do nas dotarła. Natychmiast przekazano nam, że w tej wsi zostali wymordowani Polacy. Wiele lat później jedna z ocalonych z tej rzezi, pani Anna Kozioł, bo tak miała imię i nazwisko, wspomina ten czas i wspomina bardzo charakterystyczną sytuację. Opowiada między innymi o takiej scenie, że wraca wieczorem z kościoła, tego dnia właśnie, 17, wraca z kościoła i widzi, że na rogatkach wsi stoją Ukraińcy z lopatami. I ona tak patrzy na tych Ukraińców, którzy zawsze się jej kłaniali, bo to byli sąsiedzi. Tym razem stoją z martwymi spojrzeniami, obcy, widać dystans. I to ją zmroziło, nie bardzo wiedziała, o co chodzi, ale nie miała pojęcia, że za chwilę zacznie się dramat. Wróciła do domu, do swojego męża, do rodziny, mówi: kochanie, coś się zaczyna dziwnego dziać. Stoją Ukraińcy tam na tych rogatkach naszej wsi z lopatami, co oni w nocy będą kopać? Więc wieś już została sparaliżowana, bo ta informacja natychmiast się rozeszła. No i właśnie tej nocy był napad na tą wioskę. Mordercy wyrżnęli w pień wszystkich Polaków, włącznie z dziećmi. I właściwie dwa elementy warto tutaj podkreślić. Pierwsze, że narzędzia zbrodni, których używali wtedy mordercy, bandyci ukraińscy, to były te same, które później były używane przez wszystkie mordy jedące przez całe Kresy, czyli siekiery, noży, piły do cięcia drewna, widły, kamienie, kołki, młotki, takie najbardziej prymitywne narzędzia. I również drugi element, mianowicie metody mordowania. Tam właśnie w tej wsi Slaventen objawiło się to wszystko na początku, co później ciągnęło się przez całe Kresy, czyli mordowanie siekierami, odcinanie głów, odcinanie rąk, odcinanie nóg, odcinanie kobietom piersi, wydłubywanie oczu, czy wycinanie orłów na skórze, na plecach, na czołach ludzkich. Te metody, zarówno narzędzia, jak i sposobu mordowania, później się pojawiły już w kolejnych. I to było dla mojej rodziny bardzo wielkie, było bardzo wielkim wstrząsem. Poraziło nas to wszystkich, bo następnego dnia kolejna nasza wieś obok naszej wsi, kolejna wieś sąsiedzka padła ofiarą podobnych mordów. To były Szumlany, a później to już poszło. 5., 7., 10., 20. wioska. I w ciągu mniej więcej miesiąca, dwóch miesięcy, a tak najlepiej będzie uczciwie powiedzieć do końca roku, zostało wymordowanych około 6 do 8 tysięcy Polaków, w tym tylko jednym regionie. Czyli województwo tarnopolskie było początkiem rzezi i początkiem tej straszliwej fali nienawiści, która się później rozpętała na całych Kresach. Natomiast drugim takim doświadczeniem moim, już osobistym bardzo, to jest powrót mojego ojca z wojny. Wrócił pod koniec października. Został zabrany na początku września, wrócił pod koniec października, kiedy armia polska została rozbita, Sowieci już ogarnęli, prawda, całe Kresy. I ojciec wrócił do domu. I ja pamiętam, jak dziś tak patrzył na mnie przez chwilę, ja już miałem wtedy właśnie te 3,5 roku, podniósł mnie do góry, postawił na takim stole, który stał na środku naszej chaty i mocno przycisnął do piersi, milcząc. Nic nie mówił, tylko mocno mnie ściskał. Później oczywiście, kiedy już dorastałem, dowiedziałem się, że on przeżył straszliwy dramat. Otóż kiedy wracał z kilkoma innymi żołnierzami z frontu, byli bardzo zmęczeni, postanowili odpocząć w jakiejś stodole. W tej stodole był stuk słomy i ojciec wszedł na sam szczyt tej słomy i tam padł prawie martwy, zmęczony, a jego koledzy nie mieli siły, także padli na dole, tam na jakiejś posiłce coś sobie zrobili i po prostu od razu zasnęli.
I ojca w pewnym momencie obudził jakiś krzyk, wołanie, jęki. Podniósł głowę i zobaczył, że tam na dole stoi grupa mężczyzn z siekierami, widłami, którzy mordują tych jego kolegów, którzy tam są na dole. I ojciec później nam to wszystko opowiadał. Także ja już wiedziałem jak gdyby z dwóch stron. Z jednej strony ta wieś, prawda, i te inne wioski. Z drugiej strony mój ojciec, który przyniósł tę straszliwą wiadomość. On oczywiście ocalał, dlatego że nie podniósł się tam z góry, a oni nie wchodzili na ten stuk słomy. No i opowiedział nam. Ja pamiętam, że nawet miał taki płaszcz podpalony tutaj, bo kiedy wychodzili ci zbrodniarze, podpalili stodowy i ojciec musiał uciekać już w płomieniach ognia. To było takie drugie doświadczenie. Trzecie to kościół, właściwie cerkiew. Na Kresach było bardzo często tak, że ponieważ to, jak powiedziałem na początku, były sąsiedzkie stosunki bardzo przyjazne, koleżeńskie, towarzyskie, wzajemnie się zapraszali na święta, na uroczystości różnego rodzaju. I któregoś dnia moja matka wzięła mnie do cerkwi, ponieważ chodziliśmy raz do cerkwi, my jesteśmy katolikami, ale czasami chodziliśmy do cerkwi, tak samo jak czasami Ukraińcy przychodzili do kościoła. Szliśmy do cerkwi, wzięła mnie mama do cerkwi, razem z ciocią Stasią i z jej synem, czyli moim kuzynem Marianem. On był ode mnie starszy, on miał już 14 lat, czy 15 nawet. Ja wtedy miałem już chyba 6 czy 7 lat, więc to już był w późniejszym okresie, 40 któryś rok. Jesteśmy w tej cerkwi, już po tych wszystkich mordach wstępnych w 1939 roku, jesteśmy w tej cerkwi i pop głosi kazanie, tą przypowieść o pszenicy Konkolu. I opowiada, że Konkol to są Polacy, że trzeba z korzeniami wyrwać ten Konkol i wtedy ziemia ukraińska będzie czysta i na tej ziemi powstanie wielkie, piękne państwo ukraińskie. Ukraińcy, którzy wiedzieli moją mamę i ciocię Stasię, od razu rzucili spojrzenia na nich. Ten moment, ta chwila, kiedy z jednej strony tutaj z kazania płynie ta struga, prawda, nienawiści, ta straszliwa przypowieść o mordowaniu Polaków, a z drugiej strony dobra wola nasza, mojej mamy, cioci, przyszliśmy pomodlić się i w pewnym momencie mama mnie bierze za rękę i powoli się wycofuje, ciocia Stasia też i wyszliśmy z tej cerkwi. To było to straszne, porażające doświadczenie, gdzie świętość, gdzie prawda, sakrum łączy się z profanum, gdzie tragedia łączy się z jakąś nadzieją, bo przyszliśmy z nadzieją, prawda, prosić Boga o pokój, o miłość. Kolejne doświadczenie bezpośrednio wiążące się ze mną, to się zdarzyło dwa dni potem, po tej cerkwi. Mój kuzyn Marian miał takiego przyjaciela Ukraińca w swoim wieku, jeszcze 14-15 lat. I siedzą, i on to już opowieść, którą przekazali nam i mnie i mojej rodzinie później. Siedzą sobie w swoim domu, przychodzi przyjaciel tego Ukraińca. Zwykle odwiedzaliśmy, więc nie było w tym nic nadzwyczajnego. Zaczął tam jakąś rozmowę, w pewnym momencie wyjął z kieszeni nóż, składany nóż, otworzył go i zaczął się tym nożem bawić. I przestał mówić, tylko bawi się tym nożem i tak przygląda się temu nożowi. A matka Mariana, ciocia Stasia, pyta go, dlaczego tak się bawisz tym nożem? On tak jeszcze chwilę odczekał i mówi, ten nóż by wszedł jak masło w brzuch Mariana. Byli sparaliżowani. Jak to? Ty, przyjaciel, mówisz takie rzeczy o swoim najlepszym koledze? On mówi, tak, ten nóż by wszedł jak w masło. Ciocia była przerażona. Marian zastygł. I ciocia mówi, wisiał obraz na ścianie Matki Boskiej. I ciocia mówi, słuchaj, popatrz, to jest Matka Boska. To jest wasza Matka Boska i nasza. I my wszyscy ją czcimy. My się modlimy do niej. Ty też. Chodzisz do cerkwi, my do kościoła, my też do cerkwi, jak wiesz, chodzimy. I w tym chłopcu coś się zdarzyło wewnątrz jego psychiki, wewnątrz jego ducha. Nagle padł na kolano i mówi, przepraszam. Coś, prawda,
to te słowa, ta Matka Boska dokonała cudu, szybko zerwał się z tych kolan i uciekł. Potem słuch po nim zaginął. Prawdopodobnie miał zadanie zabić tego mojego kuzyna Mariana, ale jego psychika nie była gotowa jeszcze do tego czynu, natomiast język już potrafił to wyrazić. On miał go prawdopodobnie zabić gdzieś w ciemności, gdzieś, a przyszedł po prostu mu powiedzieć. To jakaś taka, prawda, uczciwość jeszcze w nim elementarna tkwiła. No tego typu przypadku mógłbym więcej opowiadać. One świadczą o tym, jakimi ścieżkami ta zbrodnia, prawda, się rozwijała. Od takich niby drobnych przypadków, jak kazanie Popa, niby to nie drobne, ale przecież jeszcze nic się nie działo, tylko powiedział. No ale to, że powiedział, to już w ludziach, prawda, nakręciła się ta spirala niechęci, a później nienawiści, a później zbrodni. I moja wieś padła ofiarą nie w 1939 roku, tak jak Slawentyn i te inne wioski, ale wiele, wiele lat później, dopiero w 1944 roku. Natomiast ta fala zbrodni, która zaczęła się w 1939 roku, czyli to ludobójstwo, przeszło z województwa tarnopolskiego i przesunęło się na północ do województwa wołyńskiego. I Wołyń objęła dopiero w 1943 roku. Także ta pozająca zbrodnia trwała dość długo. W pańskich książkach jest wiele opisów bardzo drastycznych metod, jakich dopuszczali się Ukraińcy, mordując Polaków. I są historie autentyczne, prawda? Tak, to są prawdziwe historie. To znaczy, wszystkie moje książki, które ja napisałem, a które dotyczą Kresu, które dotyczą tej pięknej naszej polskiej ziemi, jej historii, jej tamtej ówczesnej współczesności, to są książki jak gdyby wydobyte z realności, z faktografii, z dokumentów, z przeżyć, z doznań, z doświadczeń. Dam przykład. Jest taka moja trylogia kresowa, która zaczyna się powieścią Ukraiński kochanek. I kiedyś byłem w Kolomyi i spotkałem tam bardzo taką godną, piękną postać starszej kobiety, która mnie zaprosiła na kawę, ponieważ wiedziała, że ja piszę książki. Mówię, ja panu coś opowiem, bardzo interesujące doświadczenie, jakie miałem, które się za mną ciągnie do dzisiaj. I opowiedziała mi swoją historię. Historię kobiety, która jako młoda dziewczyna zakochała się w ukraińskim chłopcu i no, postanowiła wyjść za mąż. No i tam się zaczęły perypetie, rodzina chciała, ta nie chciała, oczywiście doszło do konfliktu. I ona mi bardzo dokładnie opowiedziała te swoje przeżycia, które, jak się później okazało, także zapisała w swoim dzienniczku, w swoim pamiętniku. Właściwie dzienniku, bo ona pisała prawie co drugi dzień, jak mi mówiła. I mówi, wie pan co, ja mam te wszystkie zapiski u siebie, ja panu je pokażę. I ona mi udostępniła te wszystkie zapiski. I to był materiał wyjściowy do napisania tej powieści Ukraiński kochanek. Także postacie tam występujące, to są postacie występujące także w jej dzienniczkach. Ona już była wtedy bardzo taką wiekową damą. Wtedy już, kiedy ją spotkałem, to było wiele lat temu, miała 80 parę lat i oczywiście w tej chwili już nie żyje. To jest jak gdyby pierwsze źródło inspiracji dla mojej trylogii, bo później z tego ukraińskiego kochanka powstał drugi tom, a później powieść się rozwijała i powstał trzeci tom. Natomiast jest takie oddzielne, jak gdyby oddzielne dwa tomy, to są zbiory opowiadań pod tytułem Nienawiść i Strach. Nienawiść to jest rzeczywiście zbiór autentycznych doświadczeń i przeżyć mojej rodziny i najbliższego otoczenia. My mieliśmy taką tradycję, że były takie narady rodzinne w domu naszym. Przychodzili dziadkowie, wujkowie, ciotki. To była liczna, szeroka rodzina. I kiedy już trwały te mordy, to prawie co wieczora zastanawiali się, co z nami będzie, prawda? Od 1939 roku, 1939, 1940, 1941. Ciągle wieś jeszcze nie była mordowana. Ciągle wieś jeszcze żyła, mimo że tamte wioski obok zostały wymordowane. I w domu trwał, prawda, to wieczne pytanie, co z nami, jak długo, strach, to było najbardziej dojmujące uczucie tamtego czasu, strach, lęk, niepewność losu.
A ja jako mały chłopak oczywiście tego wszystkiego słuchałem, kiedy te opowieści były przygniatające, porażające w swoim wyrazie i nie do wytrzymania, to ja po prostu uciekałem i kryłem się. To później matka mi opowiadała, jak widziała mnie ze swojej perspektywy, że byłem jak zapędzony szczur, prawda, gdzieś tam w ciemności, w mrok, gdzieś tam pod łóżku, gdzieś tam między pęczyny. I rzeczywiście tak było, ja się strasznie bałem tego wszystkiego, bo dorośli opowiadali, a że tam ta wieś płonęła, a że tam kogoś zamordowali, a że tam głowę odcięli, a że tam płód dziecka wyjęli kobiecie z brzucha. No tego typu sceny były na co dzień w opowieściach mojej rodziny, a ja się nasączałem tym, ja po prostu to wszystko wiedziałem już. I to później oczywiście, kiedy już dojrzewałem do pisarstwa, to wszystko później gwałtownie się odezwało we mnie jako w pisarzu i no, dałem temu wyraz w tych opowiadaniach. To są autentyczne przeżycia. Jedna z tych książek stała się podstawą do filmu Wojtka Smarzowskiego pod tytułem Wolny. To właśnie zbiór opowiadań Nienawiść. Po części też Ukraiński kochanek, ale także inne. Wojtek Smarzowski wykorzystał bardzo dokładnie i bardzo mądrze te wątki, te pierwiastki dramatyczne, tragiczne z moich opowiadań, z moich utworów, a także z moich opowieści. Tak przy okazji powiem, że były jak gdyby trzy źródła tego filmu. Jedne to były moje książki, drugie to były moje opowieści, trzecie to dokumenty i inne źródła poza obszarem mojego zainteresowania wtedy. Także rzeczywiście chyba oddaję w sposób najbardziej autentyczny, najbardziej przerażający tamte doświadczenia Polaków na Kresach. Pokazuje zarówno przebieg dramatu, jego charakter, ale też emocje, lęki, uczucia, ból, cierpienie. No i ten wieczny strach, który nam towarzyszył. Nawiasem mówiąc, w tym filmie Woleń jest taka postać Franciszka, to jest jak gdyby pokazane moje dzieciństwo, tam ja w pewnym momencie chowałem się do psiej budy, rzeczywiście ja się chowałem w realności również do psiej budy, kiedy nagle dowiadywaliśmy, że trzeba się gdzieś skryć, więc każdy się gdzieś tam chował. No, tak to wyglądało. Wspomniał Pan, że takim momentem przełomowym dla zmiany stosunków pomiędzy Ukraińcami i Polakami był wybuch wojny. Wspomniał Pan, że sprzyjała tym szowinistycznym, zbrodniczym postawom część duchowieństwa ukraińskiego, ale to też nie zrodziło się wszystko samo z siebie. To u źródeł tej wielkiej nienawiści i tej zbrodni stała ideologia. Tak, na Kresy trzeba patrzeć jak gdyby z różnych punktów widzenia i wtedy zobaczymy różne obrazy Kresów. Na przykład można patrzeć na Kresy przez pryzmat kultury. To wtedy zobaczymy wielkie Kresy jako taki matecznik idei kulturowych, dzieł literackich, artystycznych, sztuki, teatru, muzyki. Potężny, wielki rozwój przez kilkaset, który budował właściwie tożsamość narodową. To Kresy w gruncie rzeczy stworzyły tożsamość narodową Polaków. Mickiewicz, Słowacki, Mikołaj Rej, Herbert i wielu, wielu innych, prawda. Można całą litanię wielkich poetów. Także perspektywa, prawda, kulturowa pokazuje nam Kresy jako potęgę artystyczną, twórczą, intelektualną, duchową. Można spojrzeć na Kresy przez pryzmat, przez strukturę ludności. Bardzo ciekawe. Nas dzisiaj bardzo często pouczają, co jest śmieszne, co jest w ogóle parodią tych, którzy nas pouczają, karykaturą ich myślenia. To, że my mamy się uczyć Europy, że my mamy patrzeć, jak ta Europa wygląda, że mamy czerpać doświadczenia z Europy. No nikt nas nie musi uczyć. My wiemy, co to jest Europa, bo Polska była Europą. W Polsce mieszkało przed wojną 30 narodów. W Polsce, to czym niewielu ludzi wie, mówi się o dwóch, trzech ludach, prawda? Mówi się o Żydach, o Ukraińcach, o Białorusinach, o kimś tam jeszcze. Było 30 narodów w Polsce przedwojennej. I więc można patrzeć, prawda, przez strukturę ludności. Ja mogę tylko tak wymienić dla przykładu, że w Polsce przedwojennej było 35 milionów obywateli, w tym samych Polaków, rdzennych Polaków, z pokolenia na pokolenia było 23 miliony, a 12 milionów to byli ci inni,
wywodzący się właśnie z innych kultur. Więc niech nikt nas nie poucza, co to jest wielokulturowość i co to jest Europa, bo my mieliśmy Europę bardzo głęboko w sobie i ta Europa nas nauczyła i mądrych rzeczy, nauczyła nas tego, że trzeba się bać czasami takich właśnie związków, bo z tego może się wyrodzić coś tragicznego, coś parszywego i obrzydliwego i strasznego, tak jak wyrodzi się, prawda, zbrodnia ukraińska, która dokonała strasznych spustoszeń. A więc można patrzeć przez pryzmat, prawda, struktur. 23 miliony Polaków, 12 milionów tych obcych. Kim oni byli? 5 milionów Rusinów, którzy się przekształcają w Ukraińców, 3,5 miliona Żydów, 1,5 miliona Białorusinów, milion, około miliona Niemców, ja mówię w ogóle w Polsce, prawda? 200 tysięcy Rosjan, 150 tysięcy Litwinów, 38 tysięcy Czechów mamy wtedy, 30 tysięcy Cyganów, około 30 tysięcy Ormian i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze dochodzą oczywiście Turcy, Tatarzy, Grecy, Gruzini, Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc lista jest ogromna. Także mówię, można patrzeć z różnych perspektyw. Jeżeli chcemy teraz zrozumieć, co się stało, to trzeba każdą z tych perspektyw dokładnie przeanalizować. Zwróćmy uwagę tylko na jedną, na ideę, bo jeszcze, prawda, o ideach powiedzmy. Co to za wiek? Wiek XX, co to za wiek? To jest wiek powstawania i rozwoju najstraszliwszych idei, jakie w ogóle powstały w rodzaju ludzkim. Mianowicie totalitarne idee, systemy totalitarne powstają. Lata 20 to jest rodzenie się faszyzmu i prawda, wylanianie się tej wielkiej postaci tamtego okresu Mussoliniego, który nadaje ton temu i jest symbolem faszyzmu. Lata 30 to jest tworzenie się nazizmu i Hitler jako, prawda, symbol tej konstrukcji ustrojowej. I w tym czasie środowiska inteligencji ukraińskiej, czyli rusińskiej, która się, prawda, przekształca w ukraińską, zastanawiają się, co zrobić, żeby stworzyć własne państwo i przysłuchują się tym różnym ideom. To trzeba powiedzieć, że tam było sporo ludzi wykształconych, znających języki, tłumaczących z języka niemieckiego, ruskiego, angielskiego na język ukraiński czy rosyjski. Te różne idee, które tam, prawda, się pojawiały. Oni mieli swoje pisma, Ukraińcy, swoje czasopisma, swoje tygodniki, miesięczniki. Około 100 czasopism mieli w Polsce, tygodników, miesięczników, wydawnictw. Więc oni to wszystko obserwowali, co tam się dzieje, bardzo dokładnie. Mieli swoich ideologów. Był taki ideolog Dmytro Donców, który napisał właśnie taką książkę pod tytułem Nacjonalizm. Czym jest ta książka? To jest odbicie tych ideologii, które płyną z Zachodu. I między innymi taką podstawową księgą mądrości, w cudzysłowie, tych zbrodniczych ideologii, to było dzieło Hitlera Mein Kampf. I ukraińska inteligencja tłumaczy to dzieło na język ukraiński i daje przykład, jak można budować państwo. Mają już wzór, widzą, tam są, we Włoszech powstaje struktura państwa, w ten sposób stworzona, że na czele tego państwa jest jeden wódz, prawda? Jest jedna silna partia i podporządkowane temu masy, naród. I Ukraińcy przyjęli to jako konstrukcję, która będzie znakomita dla budowania własnego państwa. I ten Dmytro Donców mniej więcej ten model przedstawia. A później ideologowie wywodzący się właśnie z tej filozofii Dmytrowa przekładają to na język polityczny i tworzy się partia polityczna. 3 lata później, w 1926 roku powstaje to dzieło Nacjonalizm Dmytra Donca, w 1929 roku, a w 1929 powstaje pierwsza partia polityczna ukraińska, taka na wielką skalę, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. I to jest właściwie początek budowania już tej struktury politycznej, która ma na celu później zbudowanie państwa ukraińskiego. I co się tam wtedy wytwarza? Wytwarza się takie, jak gdyby, kodeksy ideologiczne w postaci różnego rodzaju dokumentów. I jednym z tych dokumentów jest dziś paraliżujący, w ogóle nie do pomyślenia dla ludzi myślących, prawda, kategoriami humanistycznymi, szanującymi jakieś takie nasze historie, nasze dzieje. Mianowicie powstaje dokument pod tytułem Dekalog Ukraińskiego Nacjonalisty. Dekalog to jest święta sprawa, to jest dla katolików, to jest dekalog, to jest po prostu droga, po której trzeba iść.
Ukraińcy tworzą dekalog, w którym najważniejsze akty, jak gdyby zalecenia, czy akty, które zmierzają do aktów prawnych, to są straszliwe nakazy w postaci nienawiści. Ósme kazanie, ósmy przypadek, to jest przy pomocy nienawiści będzie traktować swojego sąsiada. Ukraina i Ukraińc mają być tym wybranym narodem, nie Bóg, nie religia, nie wiara, tylko Ukraina jak gdyby wylania się z tego w postaci boskiej i ona jest najważniejsza w tych dokumentach, a budować będziemy ją przy pomocy nienawiści, przy pomocy wycinania Polaków, przy pomocy żnięcia Żydów, przy pomocy mordowania Rosjan i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie, gdybyśmy szukali przyczyn natury politycznej, ideologicznej, to właśnie to jest jedyna droga, która tłumaczy w sposób strukturalny tę rzeczywistość. Natomiast jeszcze jest oczywiście ten wątek, powiedziałbym, emocjonalny, uczuciowy. Skąd taka zbrodnia, skąd takie okrucieństwo, skąd takie barbarzyństwo Ukraińców? Tutaj jeszcze prawdopodobnie trzeba by szukać innej ścieżki, mianowicie wschodniej, gdzieś tam, prawda, tych ludów, które były takie okrutne, ludów wschodu, dla których odcinanie głowy czy wyrywanie serca było rzeczą naturalną. Myślę tutaj o osmańskich tradycjach, tureckich tradycjach, głęboko azjatyckich tradycjach wywodzących się, prawda, gdzieś tam z Dalekiego Wschodu. I myślę, że Ukraińcy, którzy jak tamte w ogóle ludy przesuwali się z jednej części świata, czy Azji, czy Europy w drugą, no też byli pod wpływem tych takich dzikich, barbarzyńskich metod mordowania sąsiadów. Złożyło się na to wiele innych oczywiście jeszcze czynników, ale ja myślę, że te, które wymieniłem, czyli polityczne, filozoficzne, ideologiczne i te emocjonalne, one jakoś tłumaczą to zjawisko. Na koniec powiedzmy jeszcze, jak w pańskiej ocenie dzisiejsza Polska w wymiarze państwowym i narodowym podchodzi do tej pamięci, do pamięci o tej zbrodni? No źle, proszę pana, bardzo źle, powiedziałbym tragicznie źle. Państwo polskie od momentu uzyskania formalnej, nie rzeczywistej niepodległości, bo rzeczywistej niepodległości nie mamy przecież. Państwo polskie kompletnie zaniedbało, zignorowało, zlekceważyło sobie własne dzieje. Kawał polski, wielki kawał polskiej historii. To jest, proszę państwa, blisko 700 lat naszej bytności na Kresach. XIV wiek, od Kazimierza Wielkiego do wieku XX, to były polskie ziemie. Polskie największe właściwie wypływające z tych ziem pokłady filozoficzne, ideologiczne, artystyczne, twórcze, które, powtórzę, budowały naszą identyfikację narodową, naszą tożsamość narodową. I nagle dzisiaj po XX wieku jak gdyby tego nie było, jak gdyby to było nieważne, odcinamy się tego, lekceważymy to, zabijamy w sobie pamięć historyczną. To jest po prostu wielkie kalectwo. A z punktu widzenia politycznego to jest po prostu draństwo. To jest draństwo, to jest bezczelność władz, które nie szanują własnej historii, własnej tradycji. Nie ma jakiejś takiej doktryny politycznej, która by przyjęła za zasadę, że mówimy o tych ziemiach, że tworzymy dzieła twórcze, że tworzymy dzieła artystyczne, literackie, filmowe. Najlepszym dowodem z takiego skarlenia myślowego, takiej karlowatości politycznej naszej władzy jest to, ja nie mówię o konkretnej władzy, mówię generalnie o całej władzy, i lewicowej, i prawicowej, i centralnej, bo to właściwie wszystkie te formacje polityczne mniej więcej w tym samym duchu myślały. Taka tak zwana teoria Giedroycia, że niech się te państwa rozwijają, dajmy im szansę, my Polacy i tak dalej. Otóż to wszystko to jest, prowadzi do katastrofy, bo stosunki polsko-ukraińskie w tej chwili są w fatalnym stanie i to dzięki między innymi takiej polityce polskiej,
która nie bardzo wie, jak sobie z tym problemem poradzić. No i co najgorsze, wiedzą Państwo, to jest to, że na Ukrainie w tej chwili panuje ideologia nazifaszystowska. Czyli ta doktryna Dmytra Doncowa i tego nazizmu, który on budował, który tworzył, no ta doktryna w tej chwili właściwie została opanowała całą Ukrainę. Prezydent Ukrainy chodzi na wielkie zgromadzenia banderowców, organizacji ukraińskich nacjonalistów i innych formacji politycznych, składa im hołdy. Niektórzy nasi przywódcy jeżdżą na Ukrainę i kiedy tam się odbywają jakieś demonstracje, to też składają hołdy, co jest w ogóle nie do pomyślenia w kraju wolnym. No, w każdym razie mamy problem z naszą polityką, z naszą doktryną polityczną wschodnią, z naszą władzą, która nie rozumie, nie szanuje Polaków, Kresowian, nie szanuje własnej historii i jeżeli w ten sposób będziemy dalej postępować, to po prostu któregoś dnia nasz wschodni sąsiad zażądał od nas, żebyśmy mu oddali kolejne skrawki naszej polskiej ziemi. To będzie już dramat nie do ogarnięcia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.